Tak krój marchewkę i zupę rób. Na obiad zaprosi was wielki zuch. Ziemniaczków do tego dorzucę też. Gdy sam zrobisz obiad, to wiesz co jesz. Ach, Cridlington, co nam dzisiaj szykujesz na obiad? Chyba niczego nie przypaliłeś. Właśnie wstawiłem zupę na gaz. Będzie gotowa za jakąś godzinę. Świetnie. Ciężka praca pobudza apetyt. O, a to co? Starszy oficer Steele. Normanie Price! Stój, młody człowieku. Całkiem ładny samolocik. Norman! Cześć, Sam. I jak ci idzie składanie samolocików? Koszmarnie! Nikt poza mną w Pontypandy nie lubi samolocików. Co za katastrofa! Mój telefon! Alarm! Alarm! Telefon alarmowy. Co chcą państwo zgłosić? Pożar! 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 Pożar w kuchni remizy strażackiej. Sam! Sam! Pożar na górze w kuchni! Pożar w kuchni remizy strażackiej. A niech to. Wyłącz dopływ gazu, Elvis. Gaz wyłączony. Elvisie Cridlington, gaśnica znajduje się tuż przy wyjściu ewakuacyjnym. Przepraszam, spanikowałem. Co z moją zupą? O! Zdarzyło ci się przypalić obiad, Elvis, ale nie aż tak. Strażacy powinni gasić pożary, Cridlington, nie wzniecać. Zwłaszcza w dzień ochrony przeciwpożarowej. Nie wiem, jak to się stało. Myślę, że to mogło być przyczyną. Aha, samolocik. Dzięki temu dowiemy się, kto był sprawcą. A, tak. To jakiś list. O, jest na nim imię. Drogi oficerze Steele. No już. O, moja ręka. Zaczynam wątpić, czy radar w ogóle wie, dokąd biegnie. Może jest tylko głodny, no bo ja jestem. Tata mógł mieć rację. Radar to nie jest pies ratowniczy. Chodźmy. Zabierzmy go z powrotem do remizy. Cicho bądź, głuptasie. Czekaj, Mandy. Chyba coś słyszałem. Wydaje ci się. To furgonetka taty. Au, pomocy! Tato! Tato, co się stało? Au. Potrzebny nam strażak Sam. Mike Flat miał wypadek? Jest uwięziony w piwnicy kawiarni? Mamy wypadek w kawiarni! Przygnieciona osoba! Wezwijmy siostrę Flot. Możemy potrzebować medyka. Dobrze, Sam. A
Nie przejmuj się, Mike. Zaraz cię wyciągniemy. Uważaj, Sam. Nie ruszaj go. Może mieć uszkodzony kręgosłup. Musimy go unieruchomić. Mam wózek do wnoszenia po schodach, Sam. I co mam z nim zrobić, Elvis? Tutaj już nie ma żadnych schodów. Przynieś mi noszę. Noszę. Pożar na górze Ponty Pandi! Sam, zawiadom Toma! Halo, Tom? Jesteśmy w drodze. Mamy zgłoszenie o pożarze na górze Ponty Pandi. Jesteś pewien? No dobrze, przyjąłem zgłoszenie. Nie widzę dymu. To gdzie widziałaś ten pożar, Dilis? Tam! Tam był! Tam była płomienna zorza nad drzewami! A! O! Ojej! Mamo, to zachód słońca! Normalnie, Price! Gdybyś nie naopowiadał mamie tych strasznych historyjek, nie byłoby tego problemu! Jeśli dalej będziesz się tak zachowywał, to wrócimy do domu natychmiast! Wybacz, Trevorze, wybacz, mamo. Obiecuję, że więcej już nie będę opowiadał. Cóż, lepiej zadzwońmy powiedzieć strażakom, że to był fałszywy alarm. Co? Fałszywy alarm? Wracamy, panowie i pani. Fałszywy alarm, nie ma pożaru, powtarzam, wracajcie. Fałszywy alarm, Elvis. Musimy wrócić. To tam jest pożar. Zadzwonię do Sama, dam mu znać. Słucham? Halo, Sam? Zauważyłem pożar. Przyjeżdżaj tu szybko. Już jedziemy. Powiedz oficerowi Steelowi, co się stało. O nie! Mamo, Trevorze, wybuchł pożar. Pożar lasu. Dzwońcie po strażaka Sama. Szybko! Normanie, Price, co ci mówiłem na temat zmyślania tych strasznych historii? Nie! Ja wcale nie zmyślam, to prawda, zobaczcie! Ojej! Nie powinniśmy byli zostawiać rozpalonego ognia! Tu Tom Thomas, czy mnie słyszysz, Sam? Już lecę, gdzie jesteś? Już jesteśmy, Tom. Penny, Elvis, przynieście węże! Ogień jest za daleko od drogi, nie dosięgniemy go! Musimy użyć innych metod! Nie martw się, Sam! Mam pełny zbiornik wody! Pomogę wam z powietrza! Fajne są te giętkie łopaty! Nie martw się, Norman. I tak mamy w sklepie więcej świątecznych ozdób niż ktokolwiek w mieście. Ale mamo, nie możemy wziąć innego Mikołaja. Nie, Normanie. Tamten był ostatni. Zamówmy jeszcze jednego. Na tydzień przed świętami? To niemożliwe, nie zdążą z dostawą. Możesz im powiedzieć, że nam się pali. O, na pomoc, pali się! Nie o tym mówię, mamo, nie zrozumiałaś. O. Mamo! Szybko! Dzwoń do Sama! Pali się u Price'ów. Uwaga, chłopaki! Pali się sklep Price'ów. Dzwoniła właścicielka. Człowiek za burtą na środku zatoki. Czekaj, Sam! Co jest? Przyszło następne zgłoszenie. Człowiek za burtą na środku zatoki. Niech Penny wsiada w szalupę ratunkową. O, dobrze myślisz, Sam. Penny? Tak jest, panie komendancie.
Pali się instalacja elektryczna. Musimy odciąć zasilanie. Już się robi. Już dobrze, Dilis. Ogień został ugaszony. Wszystko pod kontrolą. Za dużo wtyczek w starym rozgałęziaczu. To była przyczyna pożaru. Elvis ma rację. Te rozgałęziacze są niebezpieczne. Trzeba uważać, żeby nie przeciążać gniazdka. Tłumaczyłam Normanowi, że mamy dosyć lampek, ale on chciał więcej i więcej. Przepraszam, mamo. O! Zobaczcie, kogo wyłowiłam z wody. Ten człowiek za burtą to nasz dmuchany Mikołaj. O, tak! Może straciłem wszystkie lampki, ale za to odzyskałem zaginionego Mikołaja. Daj mi go, Penny. Zaraz go przyczepimy na dachu. Na dachu? Taki Mikołaj chyba powinien siedzieć w ogrodzie. A widzisz, mówiłam ci. Ale mamo... Słuchaj, Normanie, myślę, że Mikołaj będzie pięknym świątecznym prezentem dla dzielnych strażaków za wszystko, co dla nas zrobili. Uspokójcie się wszyscy, tylko bez paniki, spokojnie. Spokojnie? Jak to spokojnie? Przecież się pali! Spróbuj medytacji, Mike. Powiedz sobie, jestem spokojny, jestem spokojny, jestem spokojny. Zostawcie medytację! Uciekajcie na zewnątrz! I niech ktoś wezwie strażaka sama! Biegał tak cały dzień. Ja to widziałem. O! Cóż, teraz już nie biega. Ciszej, Elvis! Biedaczek, jest wykończony. Daliście się nabrać. Biegał cały dzień akurat. Pali się grzejnik w sklepie rybnym. Słyszę na górze jakieś dziecko. Dokąd się wybieracie? Ratować dziecko! Dzieci tak nie beczą. To nie jest dziecko. To wełniaczek, mały baranek. Robiłam sobie żarty. To moja wina. Już dobrze, Saro. Zabierzemy go stamtąd. Penny, weź aparaty oddechowe. Elvis, przygotuj węże. Idziemy ratować. To dziecko. O, wujku Samie! Mój mały baranek! Wiedziałem, że to nie było dziecko, naprawdę. To tak jak ja, Mike. Tak jak ja. To naprawdę jest dziecko i chce być ze swoją mamą. A niech to. Dobrze, że nic się nie wydarzyło, bo jeszcze ktoś by zobaczył, że przysnąłem w pracy. Halo? Sam? Elvis? Penny? Gdzie oni się podzieli? Tak, zapraszam. Starszy oficerze Steel. Sir, czy pan tak biega od rana? Zgadza się, Penny. Może nie wierzysz, ale mam kondycję, jakbym był dwa razy młodszy niż jestem. Tak jest, sir. Jestem pewna.
Chciałam tylko wziąć formularz raportu, jeśli można. Nie, nie ma sprawy, Penny. Dziękuję bardzo. O, niech to. Witam. Cześć, Mike. Norman? Co znowu? Zrobiłem pranie. I przy okazji zepsułeś pralkę. A teraz grzecznie poproś Majka o to, żeby wyprać swoje ubrania w jego pralce. Ale... Miłej zabawy, Norman. Ciekawe, czy Sara i James pojeżdżą na desce. Wiesz co, Norman? Nie przepadam za domowymi robotami, ale jak już się za coś zabierasz, to musisz to robić porządnie. Nie! Wezwijmy strażaka Sama! Wybuchł pożar w domu Flodów. Nie! Dlaczego pożary zdarzają się zawsze w najmniej odpowiednich momentach? Pożar w domu Flodów, Sam! Niech Penny wsiada do Wenus! Odsuń się od domu, Mike! Zrób nam miejsce! Elvis, natychmiast wyłącz prąd! Tak jest, Sam! No, nie! Co znowu Norman nabroił? Tym razem to nie byłem ja! To była moja wina. Nie wyłączyłem żelazka i wyszedłem. Cóż, musimy być uważni bez względu na wykonywaną pracę. Tak, nawet mop może się okazać niebezpieczny. Elvis ma rację. Jak dobrze, że już jesteście. Spójrz w górę, Sam. Nie przejmuj się, Bronwyn. Panujemy nad sytuacją. Stabilizuj Jupitera, Penny. Jupiter stabilny! Szybciej, Sam! Uruchamiam podnośnik, Sam! Troszeczkę bliżej, Penny! Chodź tu, tygrysku, już czas zejść na dół! A jeszcze chwilka! Patrz, co przyniosłem! To zawsze działa. Dobrze, Penny. Mogę zjeżdżać. Bardzo dziękuję. Uważaj, Sam. Opuszczam. O, już po wszystkim. Całe szczęście. O, Sam, jak mam ci dziękować? O, biedny kociaczek tak się wystraszył. Gdyby się bał, nie właziłby stale na ten dach. Biedny tygrys. Zapomina, jak tam wysoko. Zaczekajcie! Co tu się dzieje? Muszę nagrać coś ciekawego moją nową kamerą. Nie wydarzyło się nic nadzwyczajnego, Mandy. Znów ściągnąłem kociaka z dachu. Znowu? O! To będzie dobre! Możesz postawić kociaka z powrotem na dachu? Nie ma mowy. Ale ja to sfilmuję! Nie! Biedny kociak. Cześć, Mandy! Tam, gdzie groźnie, tam, gdzie źle, na ratunek zjawi się. I nie wie, co to strach, strażak Sam. Czy to pożar, czy dach, czy z wodą kram, to
to sam radę da. Całe miasteczko go